Ashoka razem z Fundacją BGK znalazły 6 szkół z mocą zmienienia świata. Szkół, w których dzieci, ale cała też społeczność szkolna ma szansę rozwijać umiejętności społeczne, żeby stawać się podmiotowymi i sprawczymi, by razem działać na rzecz wspólnego dobra. Jak można rozwijać umiejętności społeczne na każdej lekcji w każdej szkole? Zobaczcie. Empatia, uważność, kreatywność, praca w grupie, przywództwo i gotowość do wprowadzania zmian. Dla mnie uważność to jest wyczulenie pewnego rodzaju na to, co się dzieje w naszej rzeczywistości i wokół nas tak dokładniej. I myślę, że bardzo ważne jest wypracowanie w nas wszystkich, nie tylko w młodzieży, bo uważam, że szkoła cała się uczy, czyli my dorośli też się uczymy, takiej umiejętności wychwytywania potrzeb nas samych jako grupy, ale także naszego środowiska. Uważność, czyli jesteśmy to tu i teraz, czyli jesteśmy skupieni na tym, czego w tej chwili potrzebujemy my, nasi uczniowie, czego chcą, czego oczekują. W kwestii uważności dla mnie najważniejsze jest spotkanie. Spotkanie przy stole, rozmowa, wymiana myśli, refleksja nad tym, co jest potrzebne, w którą stronę zmierzamy, czego właśnie oczekujemy. Tu, gdzie się teraz znajdujemy, jest przestrzeń tak zwanej ciszy, bez telefonii komórkowej, wszelkich gadżetów. Dzieci tutaj spędzają sobie czas na przerwach, dzieci sobie ze sobą rozmawiają, ponieważ nie używa się tutaj tych telefonów, więc są jakby, wzrasta u nich ta komunikacja, potrzeba tej rozmowy, wsłuchiwania się w drugiego człowieka, zwrócenie się na drugiego człowieka, taka otwartość. Ewa Smuk, członkini Ashoki, podkreśla, jak ważne jest słuchanie. Żeby zmieniać świat, trzeba najpierw wiedzieć, co się w nim dzieje. Słuchanie potrzebne jest do diagnozy. Przede wszystkim wsłuchuję się w potrzeby dzieci i dzieci oddają, jak ja słucham dzieci, dzieci też również mnie słuchają, co bardzo ułatwia prowadzenie zajęć, jak jesteśmy, działamy na wspólnej płaszczyźnie. To jest bardzo dobra współpraca między nami. Ja myślę, że tutaj się też dużo uczymy takiej bezinteresownej jakby relacji pomiędzy nami jako uczniami, że nie, że olewamy się i nie pomagamy sobie nawzajem, tylko bezinteresownie sobie pomagamy i to przychodzi tak naturalnie. Tutaj tak zaczynają nam się kreować te takie poglądy, często też różne od zdania rodziców właśnie. I to jest też fajne i sądzę, że jak skończę gimnazjum, to będę już zupełnie innym człowiekiem. Chciałbym, żeby ludzie naprawdę wzajemnie o siebie dbali, nie przechodzili obojętnie koło krzywdy drugiego człowieka i się interesowali sobą. Na pewno do zmiany jest dostrzeżenie drugiego człowieka, dostrzeżenie jego potrzeb, jego odmienności, współpraca z nim. Myślę, że tutaj na tym polu powinniśmy dużo robić i podejmujemy takie wyzwania, chociażby w przyszłym tygodniu organizujemy tydzień tolerancji i życzliwości, tak żeby młodzież mogła dostrzec innych ludzi wokół siebie, tych, którzy są biedni, tych, którzy są chorzy, tych, którzy są niepełnosprawni, żeby widzieli także ich i ich potrzeby. Dla mnie takim marzeniem jest to, żebyśmy wszyscy byli bardziej uważni. Patrzę na swoją dzielnicę, nie mieszkam w centrum i wiele rzeczy mnie boli. Boli mnie brud w lesie, boli mnie brud na chodnikach, boli mnie to, że sąsiad na przykład krzywo patrzy, nie mówi dzień dobry. I uważam, że jeżeli będziemy nieśli tę swoją uważność, takie dobro wewnętrzne, to świat wtedy będzie lepszy i nam wszystkim będzie się lepiej żyło i ta rzeczywistość będzie bardziej przyjazna. Praktykujmy uważność. Znajdźmy czas na chwilę ciszy. Bądźmy gotowi na zwolnienie tempa. Zachęćmy dzieci do obserwacji samych siebie.